Druk numer 372, ryk zarządu. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Siódmej protestuje przeciwko procedurze, w wyniku której wycięto drzewa w Parku Decjusza. Zdaniem Rady całkowite pominięcie samorządu lokalnego w działaniach mających tak duży wpływ na wygląd terenu parku, będącego ważnym i wrażliwym miejscem w dzielnicy, jest wyrazem lekceważenia mieszkańców. Uzasadnienie. Pominięcie Rady Dzielnicy w procesie decyzyjnym przy wycince drzew na terenie dzielnicy jasno stoi w sprzeczności z ideą samorządu lokalnego oraz wpływu mieszkańców na ich otoczenie. Martwi nas również całkowity brak korespondencji oraz najmniejszej próby wyjaśnienia mieszkańcom celowości tych działań, jak i przyszłych zamiarów przed rozpoczęciem prac. Takie działania budzą wiele wątpliwości co do profesjonalizmu organizacji biorących udział w całym procederze. To jest propozycja uchwały autorstwa zarządu. Kto z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Zwróćcie uwagę, że prosiłem, żeby wycięto drzewo na chodniku 28 ulicy. Bardzo przepraszam. Kto ma pytanie, uwagi w odniesieniu do tego? Co my wiemy o tej wycince i o co nam chodzi? Bo polecam przede wszystkim chyba, że może ja wyjaśnię krótko. Też Julii, ale tak. Zasadniczo chodzi o to, że Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa stwierdził, że drzewa, przynajmniej część tych drzew, zagraża ruiną budowli. Dobrze mówię? Krzysztofie? Krzysztof potwierdza, że chodzi o... Chodzi o odbudowanie mostu i dwóch bastionów. To tam jeszcze... W stylu gotyckim, zwłaszcza, że renesansowa jest willa i takie... Momencie. Proszę Państwa. Proszę Państwa, trzeba jeszcze dodać, że firma zlecająca wycięcie drzew również zwróciła się do Willi Decjusza o zgodę na wycięcie drzew, które były na terenie zarządzanym przez willę. Takiej zgody nie otrzymali, a również drzewa wycięli na terenie willi. Andrzej Hakan. Według prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego nie zostały dochowane procedury związane z wycinką drzew i w związku z powyższym najprawdopodobniej ci, którzy byli inicjatorami tejże wycinki, jak również ci, którzy dokonali tej wycinki, poniosą, że tak powiem, odpowiednie konsekwencje swojego działania. Jak rozmawiałem osobiście z prezydentem na ten temat, prezydent był zszokowany tym faktem, tak mi to powiedział. Tak mi to powiedział, że był zszokowany tym faktem. Ale dodam, Julia, na obronę pana prezydenta, że niektórzy członkowie związku są również przeciwko tej wycince, czego dali wyraz pisząc różne artykuły. Nie wszyscy członkowie popierają jaką odpowiedź na interpelację, którą w tym względzie złożyłem, dostanę, to jeszcze nie wiem, bo ją złożyłem, ale rozmawiałem z prezydentem osobiście na ten temat użyłem, znaczy zacytowałem jego słowa, był zszokowany tym faktem. Rozumiem, że złożyłeś już interpelację. Tak, dwa tygodnie temu. Myśmy wysłali również pismo do ZIKIT-u z prośbą o szczegółowe wymienienie ilości drzew, jakie średnice, jakie gatunki. Także pismo Jeszcze mam jedną do treści uchwały. Uzasadnienie pominięcia Rady Dzielnicy w procesie decyzyjnym przy wycince drzew na terenie dzielnicy zamienił 12 uwag na terenie Parku Decjusza. To jest tak, które masło jest masło. Dobrze, to ja się pojechał autografię. Zastąpił pod ostatnim rzeczownik w zasadzie. To znaczy? Określenie procedury będzie się pojawiało. Ja dlatego napisałem celowo i zarząd przychylił się, że należy być również ostry. To znaczy, to chcę zabrać głos.
jedna jechała do parku Deciusza i wycięła drzewa. I to w ogóle jest. To ja może też tam pojadę, to wiedzę do siebie. Nie, muszę powiedzieć. Krzysztof podniósł kwestię, szanowni państwo, za ostrego słowa na samym końcu, czyli w całym procederze. Proponuję w całym przedsięwzięciu. Dla mnie to jest proceder. Skoro słyszę jeszcze to, co pan Andrzej mówi na temat tego, że nie zostały zachowane. Podobno mówię. Podobno. Ale to, słuchajcie, to jest tylko uzasadnienie, więc znaczy, zarząd tak napisał. Jeżeli państwo chcecie złożyć poprawkę, proszę bardzo. To jest pierwsze słowo, bo zawsze można powiedzieć, że się z kartkowki nie chodzi o procedurę. Dobrze, ktoś z państwa chce jeszcze coś dodać? Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję za to, bardzo znaczy ja a propos jeszcze... Paweł wspomniał, faktycznie to się zdarza. W Szczotce, jak w tekście oryginalnym, w tekście w Kurierze było napisane inwestycja, a jest napisane po drugu instytucja, więc zdarza się. Druk numer 373. Również projekt zarządu. Szanowni Państwo, paragraf numer 1. Upoważnia się Zarząd Dzielnicy 7 do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w paragrafie 4 punkt 4 i 5 Statutu Dzielnic na okres od 19 grudnia tego roku do 21 stycznia 2013. Oczywiście, gdybyśmy chcieli tą uchwałę podejmować, to należy zmienić do 29 stycznia. Przepraszam, 8. Przepraszam. A 8, tak. Teraz do państwa tylko taka kwestia, bo sesję nadzwyczajną będziemy zwoływać tylko praktycznie po to, żeby plan finansowy uchwalić, chyba że jeszcze coś się pojawi istotnego i będziemy chcieli. Ten projekt uchwały zarząd przygotował, bo wydawała nam się dosyć długa ta przerwa i żeby nie zwoływać właśnie niepotrzebnej sesji i państwa gonić do dzielnicy przy błahych rzeczach, to myśleliśmy, że może być tak jak w czasie okresu wakacyjnego. No, w związku z tym, że będzie sesja na początku stycznia, budzi to moje wątpliwości, ale też niekoniecznie. To w takiej sytuacji, że jest sesja na początku stycznia, to trzeba być około 2-3 tygodni, to chyba moim zdaniem. 4 tygodnie, to 3 tygodnie. To taka standardowa odpowiedź, bo pytanie. W związku z tym ja składam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały. Wydaje mi się, że niezasadny, skoro i tak sesja nadzwyczajna musi być. Kto z państwa jest za wycofaniem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został wycofany.